Witamy Was na kanale Greg i Sylwester. Ja jestem Sylwester. Jestem Greg. I dzisiaj zapraszamy Was na film, na który wszyscy czekali i o który wszyscy prosili, czyli o kolejną część przeglądu filmów gejowskich. Ale dzisiaj z małym twistem, z tego względu, że dzisiaj robimy temat przewodni queerowe seriale. Jest trochę seriali, które warto zobaczyć. Postaraliśmy się wybrać kilka naszych ulubieńców, które są takie nie mainstreamowe i mało osób o nich wie. Mam nadzieję, że przekonamy Was do tego, żeby je zobaczyć, bo naprawdę warto i dużo uważam, że z niektórych z nich wyciągnęliśmy. Jako pierwsze rzucamy na tapetę Queer Eye, czyli Porady Różowej Brygady. Powiem Wam tak, ja o tym słyszałem chwilę po publikacji pierwszego sezonu na Netflixie i zrobiło się strasznie głośno w internecie. Ja jestem człowiekiem, który jak coś jest takie bardzo popularne, to mam takie Grzegorz nienawidzi Gry o Tron. Nie nienawidzę, tylko nie jestem w stanie przebrnąć przez pierwsze 3 odcinki. Okay. To nie o tym dzisiaj. The original show was fighting for tolerance. Our fight is for acceptance. Whoa, there is a lot going on in here. There's no way that that's acceptable anywhere other than God, I don't even know where you'd wear that. I want him to look at his diet and see the possibility of a different kind of life. I want to give him space that he could entertain a potential lady friend. It's okay to have confidence with yourself. Ooh, yes, balance, yes, symmetry. You got this. W każdym razie, Queer Eye. Było głośno, super głośno i byłem w Polsce któregoś razu, byłem strasznie znudzony, wieczór był, nic nie miałem do roboty, wyskoczył mi na Netflixie Queer Eye. Tak sobie myślę, no dobra, włączyłem, patrzę tam chyba z 40 czy jakoś tak minut trwa, dobra, zobaczę, i tak nie mam nic lepszego do roboty. Tej nocy skończyłem oglądać pierwszy sezon. Nie żartuję. Sezon, nie wiem ile odcinków, nieważne. W każdym razie, o czym to jest? Pokrótce, brygada pięciu chłopaków, którzy robią takie makeovery, transformacje ludzi w potrzebie. I to niekoniecznie jest tylko fizyczna transformacja, że tam włosy im robią, make-up czy ubranie, ale wchodzą w ich życie personalne. Pomagają im przeskoczyć jakiś problem taki mentalny, mogę tak powiedzieć? Problem mentalny? Tak, bo to często chodzi właśnie o to, że ci ludzie, to są, oni wybierają zazwyczaj mężczyzn, którzy są którzy utykają w którymś momencie swojego życia i nie mogą z tego wybrnąć, tak? Takiego kopniaka jeszcze im dają. Uczą ich, jak o siebie dbać, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne, jak się odżywiać. I to jest właśnie, no, możesz kontynuować. Tak, czasami tak pomagają im dostrzec tą taką najprostszą rzecz typu: dobra, jesteś w związku tam 10 lat z kimś i przestajesz się starać. I to jest takie, ale postaw się po tej drugiej stronie i zobacz, że ta druga osoba chciałaby, żebyś się postarał. Takie odlot generalnie. Fajny pierwszy sezon, pęka tak o. Oczywiście piątka specjalistów, którzy tutaj pomagają, są wszyscy gejami. Więc jest też motyw przewodni pierwszego sezonu, to była równość chyba, tak? Także zdecydowanie polecamy, można się pośmiać, można popłakać, można się czegoś nauczyć. Myślę, że dla każdego coś dobrego. Czy o kuchni, czy o jakby... Tak. A, bo nawet nie powiedziałem, i tak dalej. Że każdy z nich ma swoje zadanie. Mamy szafę, czyli nasz ubiór, outfity, fashion. Mamy jedzenie, czyli jak się odżywiać, jak coś łatwo ugotować, taka pomoc kuchenna. Mamy takiego mentalnego mentora właśnie, który wdraża się w twoją głowę i tam i ci pomaga. Mamy, kogo pomijam? Włosy. Mamy włosy i grooming, czyli twarz, generalnie twoje włosy tu, jak zadbać o swoją twarz. I jeszcze mamy dekorowanie wnętrz, czyli generalnie twój space, całe to, gdzie ty przebywasz, żebyś się dobrze czuł i tak dalej. Także od czegoś, każdy jest od czegoś. No i stworzą naprawdę wspaniałą grupę ludzi i ja ich tam followuję na Instagramach i tak dalej i widzę, że faktycznie chłopaki między sobą w ogóle mają zarąbistą relację. Można się od nich czegoś nauczyć.
Tak, uważam, że każdy coś wyciągnie z tego i jest... Na pewno każdy z nas kiedyś poznał kogoś, kto potrzebuje też takiej transformacji. I czasami my też potrzebujemy takiej transformacji. Uświadomić sobie jakieś rzeczy, które nam w naszym życiu nie widzimy, że przeszkadzają, bo tak jesteśmy do nich przyzwyczajeni. I to jest bardzo fajna produkcja, którą warto zobaczyć. Jest to tak reality show tak naprawdę, mhm. ale jest zrobiony... Ale jest fajnie i trochę wyreżyserowany. Ja byłem bardzo przeciwko niemu, z tego względu, że popatrzyłem na niego bardzo pobieżnie i dopiero jak faktycznie obejrzałem od początku do końca kilka pierwszych odcinków, to się wkręciłem tak, że nie mogłem przestać oglądać. Są dwa sezony dla zainteresowanych. A trzeci w produkcji. Kolejny serial, o którym w ogóle prawdopodobnie żaden z was nie słyszał, tak mi się wydaje, bo ja w ogóle znalazłem go zupełnie przypadkiem. To serial internetowy, który znalazłem na YouTubie i jest to serial produkcji tajwańskiej, nakręcony w Tajpeju i jest to 7 chyba odcinkowy serial. Zostawię link do niego w opisie i zrobił się bardzo popularny generalnie w internecie na Tajwanie. Jest to historia, każdy odcinek ma 30 i około minut. Jest to historia chłopaków, którzy należą do drużyny siatkowej w szkole w Tajpej. I jest to taka typowa boys love drama azjatycka, która... Ja nigdy nie mogłem się przekonać do tego typu produkcji, ale słuchajcie, tą wam jestem w stanie polecić w 100%. Obejrzałem ją już 2 razy. Jest dostępna z angielskimi napisami. Nie ma jej niestety po polsku. Także jeśli ktoś ma ochotę poćwiczyć angielski, albo ktoś umie mówić po chińsku, to jak najbardziej zapraszam do obejrzenia. Mamy tutaj historię 2 chłopaków. Jeden z nich jest trenerem tej drużyny siatkowej, a drugi z nich jest nowym chłopakiem, takim nicponiem w szkole, który jakby ma jakieś tam problemy ze swoją rodziną i tak dalej, ale jako taki challenge musi wziąć udział, jakby trenować w tej drużynie siatkowej. I rzeczywiście, no, sytuacja tam się rozwija, oni tam wchodzą w taką bardzo ciekawą relację. Bardzo fajnie jest pokazane są realia tego, jak to wygląda właśnie na Tajwanie. Oczywiście jest to wszystko podkolorowane, bo jest to takie romansidło dla nastolatków, ale uważam, że warto obejrzeć, bo jest strasznie takie, można by powiedzieć, heartwarming, że oglądasz to i tak o. Polecam! No to muszę zobaczyć, bo ja nie widziałem. Tobie by się nie podobało. Ty byś stwierdził, że to jest jak telenowela. Jak ktoś się boi właśnie za dużo takich romansidła i w ogóle, to może nie. Ale jak ktoś ma ochotę sobie czasami obejrzeć coś takiego słodko pierdzącego, to polecam. Kolejny serial, o którym chcielibyśmy wam powiedzieć, to serial Pose produkcji stacji FX, za którym stoi Ryan Murphy, czyli autor takich produkcji jak American Horror Story, American Crime Story, Glee i wszystkie te takie jak do tej pory bardzo queerowe produkcje. How does someone as talented as you wind up dancing for a whole bunch of junkies? I want to be a star. You ever consider joining a house? What do you mean? Well, a house is a family you get to choose. I have bigger dreams of performing at some ball. Historia kręci się wokół społeczności LGBT, transgender, transseksualnej i drag queens w latach 80. w Stanach. Opowiada o ich rozterkach, o ich trudach, jakie przechodzą na co dzień, tak naprawdę jak wygląda ich życie. Ruszyłem kamerą, wybaczcie. Sam serial wprowadził mnie tak naprawdę w taką część tego ogólnopojętego queer, którego ja sam nie znałem za bardzo, tak? Wiedziałem, że istnieje, wiedziałem, że coś tam jest, ale bardzo mi otworzyło oczy, dowiedziałem się dużo o historii i generalnie o czymś zupełnie nowym. Sam ten jest motyw tego, że są tak ci ludzie, którzy są tak naprawdę wyrzuceni z domów albo odepchnięci przez społeczeństwo, zakładają swoje rodziny. I to jest coś na takiej zasadzie, że oni żyją ze sobą,
I każdy daje coś od siebie w tej małej rodzinie, no i to funkcjonuje. This is what it's like to be a person at the top of the rainbow room. What's better, the dream or the reality? The reality. What do you want out of life? I want to be treated like any other woman. That's my dream. Twirl! Baby, you are our secret weapon. And that is how you do a ball! Generalnie to, o czym Grzegorz mówi, wszystko wywodzi się z tej kultury takiej tak zwanej ball culture w Nowym Jorku. I tam chodzi o to, że są takie bale organizowane, takie jakby to powiedzieć undergroundowe tak naprawdę, gdzie społeczności LGBT konkurują w różnych konkurencjach o trofea w trakcie występów. I różne domy konkurują tam ze sobą, każdy dom ma swoją matkę i to są te domy, o których Grzegorz mówi, gdzie ci ludzie wyrzuceni z domów mieszkają. Ale serial przede wszystkim skupia się na takich tematach jak epidemia AIDS w latach 80., na tematy właśnie transowe przede wszystkim. Ja jako członek społeczności LGBT dopiero po tym serialu byłem w stanie sobie uświadomić, jak mało wiedziałem o osobach transseksualnych i o ich życiu i o tym, jakie przeszkody musiały i pewnie nadal muszą, z jakimi przeszkodami muszą się mierzyć na porządku dziennym. Więc fajne jest to, że obsada w tym serialu jest rzeczywiście jakby w rolach głównych tych osób transseksualnych, rzeczywiście te role są odgrywane przez osoby transseksualne i to jest bardzo fajne, że mamy w czołówce tak dużej produkcji osoby z takiej mniejszości. To jest naprawdę hit. Ja myślę, że to dodaje w ogóle, bo to jest takie autentyczne. Jest bardzo autentyczne i dziewczyny naprawdę bardzo fajnie grają. Serial ma mega, mega klimat i jak ktoś lubi produkcję Ryana Murphy'ego, to też mu się będzie spodobało z tego względu, że jest bardzo dużo znajomych twarzy, które się pojawiają tu i ówdzie. Więc warto to zobaczyć, a serial ma tylko 8 odcinków, więc... Też cały serial jest trochę przerysowany w niektórych momentach, ale na takiej zasadzie jak mówimy, że osoba może być przerysowana, tak? Jest strzelanie palcami, jest wzywanie się na challenge, jest takie oh girl! Na takiej zasadzie. I mi się to strasznie podoba, ja w ogóle uwielbiam to. To chyba jest właśnie takie trochę poczucie humoru momentami, jak śmiejesz się z takich żartów, jak się pojawiają w RuPaul's Drag Race. Tak, no jest dużo w ogóle powiązań, tak? Ja nie wiedziałem, że w ogóle Drag Race... Wydaje mi się przynajmniej, że się wywodzi trochę z tej kultury, bo... Nie, chyba bo się nie wywodzi. Coś jest na pewno ich łączy, ale dużo ich łączy. Dużo to łączy, tak. Te dwie rzeczy. Ale w dalszym ciągu serial jest bardzo poważny, porusza dużo ważnych tematów, więc warto obejrzeć z kilku różnych powodów, bo jest i entertainment, i jest się z czego pośmiać i pobawić, i jest ten edukacyjny walor, i jest emocjonalnie, więc dobra produkcja. Kolejny serial jest produkcji Netflixa i to też jest serial, o którym mogliście nie słyszeć wcześniej, bo dopiero niedawno pojawił się na Netflixie i nazywa się Dom Kwiatów, czyli La Casa de las Flores. Jest to druga produkcja Netflixa w historii jak do tej pory, ale jaki to jest serial, po prostu wpadliśmy z Grzegorzem Wir. Po same po prostu... Po uszy. W ogóle, jeżeli ktoś lubi coś takiego jak Gotowe na wszystko, jak przerysowanie w stylu Jane the Virgin, to tutaj mamy coś podobnego, tylko w wersji latynoskiej. Esta es mi casa. La florería es el pilar de la familia. La gente dice que somos la familia perfecta. Y eso es lo que van a ver. Es un día muy especial. Se van a morir. Ya sé. Roberto. ¿Quién es Roberto? W ogóle przegrzał nam się właśnie aparat, bo jest takie zabójcze słońce, rozumiecie, w październiku w Walii. W każdym razie, nie wiem ile się nagrało. La Casa de las Flores. Jesteśmy wrzuceni w sam środek po prostu ogromnej takiej imprezy z okazji 50-lecia chyba kwiaciarni. I wszystko to się dzieje w takim wielkim domu. I pojawia się ciało wiszące na sznurze w pierwszych 5 minutach. A później jakby robi się tylko ciekawiej. Pojawiają się drag queens, pojawia się kabaret, pojawiają się długi, pojawiają się
wątki trójkątów, wątki biseksualne, transseksualne, homoseksualne, pojawiają się, co jeszcze, występy w tym kabarecie, pojawiają się takie różne historie typu uzależnienie od środków uspokajających. Handel narkotykami. I to wszystko brzmi bardzo poważnie, tylko że ten serial zupełnie nie jest poważny. I uważam, że ciężko będzie wam opowiedzieć cokolwiek na jego temat, nie zostawiając zbyt dużych spoilerów, więc po prostu musicie go obejrzeć. Obsada jest niesamowita, ludzie grają tak, po prostu humor sytuacyjny jest niesamowity. I jest to produkcja na bardzo wysokim poziomie moim zdaniem, jak na taki serial, że tak powiem, no nie amerykański, nie hollywoodzki. Nie mainstreamowy. Nie mainstreamowy. Teoretycznie mała produkcja, ale na dużym poziomie, na wysokim poziomie. Produkcja przystosowana do tak zwanego zbingowania, czyli obejrzenia wszystkiego w dwa dni, no, bo odcinków tak jest chyba tylko 10. Sylwester do mnie pisał, a jak ci się nudzi, to było jak mieszkaliśmy osobno w Polsce i mieliśmy dużo wolnego czasu wieczorami. Znalazłem taki serial, sobie zobacz, coś tam może ci się spodoba, jest śmieszny, ha ha ha. No dobra, akurat nie miałem co oglądać, włączyłem. I co, pierwszego dnia chyba obejrzałem 7 czy 8 odcinków. Drugiego dnia z rana przy śniadaniu dokończyłem sezon. Szybko poszło, takie małe guilty pleasure. Tak, więc uważam, że każdy tak dziewczyny, jak i chłopaki będą mieli na co popatrzeć w tym serialu. Więc tym bardziej zachęcam was, to jest naprawdę bardzo fajny, ładny serial, który jest jednocześnie bardzo śmieszny i uważam, że będzie wam się podobał. O sea, tú también eres de la casa chica. ¿Con rosa y su cara? ¿Cómo estás fumando? Esclavo para relajarme un poco. ¿Qué has hecho de tu vida? Mi expareja se volvió mujer. José María. Paulina. Cosas que pasan. Aquí no hay mentiras. No hay envidias. No hay nada más que puro amor. No es nada malo, es... ¿Es amor prohibido, como dice Selena? Sí, sí, sí. Es eso, okay. Amor prohibido. Sí. Wszystkie te produkcje, o których powiedzieliśmy dzisiaj, bardzo serdecznie wam polecamy raz jeszcze, żebyście zobaczyli. I jeszcze tak honorowo chciałbym wymienić kilka innych, które jestem w stanie polecić. Jeżeli nie oglądacie, nigdy nie oglądaliście, nie widzieliście, to American Horror Story, wszystkie sezony warto zobaczyć i wrzucić się w ten klimat właśnie tych queerowych historii, które też się pojawiają w każdym sezonie. American Crime Story Versace, bardzo głośny serial w zeszłym roku, który naprawdę zrobił ogromne wrażenie na nas. To są wszystko krótkie seriale, więc nie zajmuje to tak dużo czasu, a jak ktoś ma ochotę zobaczyć na coś, co jest naprawdę ładnie zrobione, tak pod produkcyjnym kątem, to naprawdę polecamy. I do tego powrót Willy Grace po 10 chyba latach od końca poprzedniego ich runu przez 8 lat. Teraz wychodzi drugi sezon i jest to naprawdę fajna kontynuacja. Cieszę się, że ten serial wrócił. Jest bardziej aktualny niż kiedykolwiek, bo bardzo często odnosi się do politycznej sceny na świecie i w Stanach, i na świecie, i do popkultury. Więc naprawdę, jeżeli ktoś lubi sitcomy, to Willy Grace naprawdę wróciło na wysokim poziomie. Jesteśmy w stanie polecić z ręką na sercu. Karen Walker to jest po prostu mój spirit animal. Uwielbiam ją. No a oprócz tego, jeśli chcielibyście, żebyśmy powiedzieli wam więcej z naszego punktu widzenia o tych serialach, które rozumieliśmy, to też napiszcie w komentarzu, to może nagramy po prostu kolejny film z tej serii. No pewnie. Wijając się na temat tych seriali. I napiszcie nam w komentarzach, jakie seriale wy oglądacie, jakie seriale nam polecacie, albo co obejrzeliście z naszego polecenia i jak wam się podobało. My też oglądamy to, co wy polecacie. Czasem trochę szybciej, czasem wolniej. W każdym razie to wszystko jest zapisane na YouTubie, więc my sobie wracamy i patrzymy, co tam macie za rękawem, w rękawie schowane. Dziękujemy wam bardzo, że z nami jesteście. Pamiętajcie o kciukach w górę. I widzimy się następnym razem. Bye!